gówno ploton pozmieniał tak jak chciał. Pomówienia, co winić, co mnie zmieniać. Siema, to bzdury, głupoty nieprawdziwe. Nie poświęcą mi uwagi jako osobie publicznej, chyba że w przypadku, kiedy jakiś numer wytnę. Nie chodzi o muzyczkę, są afery w tle z ryśkiem. Wtedy nie szczędzą słów, pod moim adresem wiem, że kiedy mam premierę płyty, jakby się wyrzekli. Z tym, że media nie są w stanie zatrzeć śladów naszej działalności. Nawet jeśli zbojkotują mój kolejny złoty nośnik, nie są w stanie nam zaszkodzić i zapewne ich to złości. Dziś brak recenzji jest lepszy niż zła recenzja, którą w danym miesięczniku ważny dziennikarz umieszcza. Był czas, że się spinałem, chciałem wszystkim udowodnić, przekonać nieprzekonanych o swej prawdziwej wartości. Im bardziej spięci, tym szczęśliwsi recenzenci, bo gdy chcą, to ci dowalą, bo właściwie ich to kręci. Bo rzetelny dziennikarz czytaj inaczej pismak ze swego dziennikarskiego prawa. Chętnie skorzysta płytę, słucha po łebkach i gotowa recenzja. Cała wiedza na mój temat to Google i Wikipedia, jego źródłowy materiał. To jakaś farsa, wciąż kupuje magazyny pod tytułem porażka. Po tym dziwią się, że pismak jest jak wróg, nieprzyjaciel, bo piszecie o płytach, których nie przesłuchacie. Jadę po takiej szmacie, jesteś jak Mike Gonzalez. Na hip-hopie dziennikarstwie ty nie znasz się wcale. Jestem osobą publiczną, kiedy kręcisz mi aferę, a gdy ma płyty premierę, piszę, że jestem penerem. Ile takich chorągiewek piszą, jak wiatr zawieje. Wbijam to kora i z tej farsy się śmieję. Biuro w twoich rękach niczym oręż pismaku. Słabo nim władasz, nie rób sobie obciachu. Ktoś tej poroty, zakompleksiony chłopcze, tyle o starciu pismaka z tak zwanym hip-hopowcem. Oni piszą, oni kłamią, karmią głupców tą literaturą tanią. Zarabiają na skandalach, bo dla poczytności tworzy je ta zgraja. Jest afera, schodzi nakład, wytworzona przez nich subiektywna prawda. Iść do diabła, aferzysto, szkalujesz tym dobrych ludzi, kupia dziwko. Gdzie etyka dziennikarska? Dla zarobku sprzedajecie tanie kłamstwa. Z nas robicie enklawę chamstwa, lecz rzetelnych dziennikarzy w Polsce garstka. Stereotyp i niewiedza oraz ego, co daleko was wyprzedza. Artykuły o nas zwykła nędza, by podatnych Polaczków kiczem tym podkręcać. Wiadomo nie od dzisiaj, że dziennikarz to hiena. Etyki w tym zawodzie w dzisiejszych czasach nie ma. Jak trendą w nowej modzie, tym skurwielom się nie dam. Nie liczy się już prawda, ważne by się nakład sprzedał. Za to najgorsza pogarda z chujem w dupę, żebyś wiedział. Pierdolony pisma, gafera to twój przysmak. Zwykła z ciebie dziwka, dziś na dziwki konkwista. Jeśli masz wariant ucieczki, lepiej z niego skorzystaj. Jesteśmy niebezpieczni jak jebany terrorysta. Łeb tylko wystaw, a wnet ja skorzystam. Z firmą jest misja, by w pizdu was wysłać. Chujowy pismarczyk jak systemy Wista. Z palucha wysał historię kolejną. Więcej mnie kłamstwa niż prawdy na pewno. To jedno akurat jest pewne w tym fachu. Więc otwórz długopis i nie rób obciachu. Jestem osobą publiczną, kiedy kręcisz mi aferę, a gdy ma płyty premierę, piszę, że jestem penerem. Ile takich chorągiewek piszą, jak wiatr zawieje. Wbijam to kora i z tej farsy się śmieję. Biuro w twoich rękach niczym oręż pismaku. Słabo nim władasz, nie rób sobie obciachu. Ktoś tej poroty, zakompleksiony chłopcze, tyle o starciu pismaka z tak zwanym hip-hopowcem. Oni są po to, by prać ludziom bilety, napełniają kłamstwem gazety. Śmieją się później z tego teatrzyku, który większość Polaków w tej powierzy tu niestety. To częściowo śmieci szkolone przez komunę. To ty niż lekieny dla nich mela nie szacunę. Marionetki propagandy przeciągają dzisiaj strunę. Stronę tekstem, nie raz jeszcze splunę. Nie chcę obrać tych, co nie są w tym układzie. Chcą pisać prawdę, nie brać udział w maskaradzie. Jednak przypomnę tutaj prawdę z rogą. Ci, co nie są z nimi, zazwyczaj nic nie mogą. Kłamstwem i prawdą umieją żonglować. Wiedzą jak fałszu pieczyć, afery po cichu schować. Zawsze byli, zawsze będą faktami manipulować. To na co cię rafa była nieczysta prawda surowa. Ledwo podpisałeś kontrakt, już otwiera im się morda. Czytasz newsy, w których robią z siebie głąba. Jednym artykułem kłamcy psują ci nastrój. Zero w igle, która prawdy, jebać błaznów. Szyją grubą nicią, skazani na porażkę. Bo jeśli znacie prawdę, to wyjdą na tym strasznie. Bajkopisarze znów coś wyssali z palca. Ściągnęli za to cash, co za przejebana akcja. Alonso Harris czytał prasę dla rozrywki. 90% bzdur, nie potrzeba tu rozkwinki. Zakłamane dziwki tylko wpuszczają w maliny. Jebać te gazety to są kpiny. My w tej grze nie na niby, nikogo to nie dziwi, że ostra jest riposta na te zakłamane ziry. My w tej grze nie na niby, więc nikogo to nie dziwi, że ostra jest riposta na te zakłamane ziry. Jestem osobą publiczną, kiedy kręcisz mi aferę, a gdy ma płyty premierę, piszę, że jestem penerem. Ile takich chorągiewek piszą, jak wiatr zawieje.
wbijam to koda i z tej farsy się śmieję. Biuro w twoich rękach niczym oręż pismaku. Słabo nim władasz, nie rób sobie obciachu. Ktoś tej poroty, zakompleksiony chłopcze. Tyle o starciu pismaka z tak zwanym hip-hopowcem. Odpierdolcie się ode mnie, odpierdolcie się od nas. Co się kurwa gapisz, jakbym cię okradł. Media z nas zrobiły ofiarnego kozła. Będą nas oczerniać, pokazywać w wiadomościach. Fajko pisarze kryją naszą postać. Robią z nas gangsterów, sami siejąc postrach. Media dolewają oliwy do ognia. Zero w tym prawdy, jebana parodia. Robię hardkorowy rap, a to jeszcze nie zbrodnia. Nic o mnie nie wiesz, ani o moich ziomkach. Wpierdalacie ludziom kity, bazując na plotkach. Co ty kurwa o mnie możesz wiedzieć po kilku zwrotkach. Fajko pisarzu, prawda jest ci obca. Tobie jest potrzebna czarna owca. JP namieszało, JP rozjebało. Jest to lepiej napisz, że JP się udało. Właśnie tak. Bez kolegów telewizji, prasowych układów. Prasowych układów. Bez kolegów telewizji, prasowych układów. Prasowych układów.